Dziś pieczemy sezonowo, czyli ciasto z rabarbarem. Na początku potrzebne będzie 800 g rabarbaru, 2 łyżki cynamonu, 150 g cukru. Rabarbar kroimy w cząstki. Następnie dodajemy cukier i cynamon. Wszystko mieszamy i odstawiamy na około 30 minut, żeby rabarbar puścił sok. W czasie, kiedy rabarbar puszcza sok, zagniatamy kruche ciasto. Potrzebne nam są 300 g mąki, 100 g cukru, 120 g masła zimnego, 1 paczka cukru waniliowego, sok z połówki cytryny, 3 żółtka, szczypta soli oraz paczka proszku do pieczenia. Wszystko razem zagniatamy. Następnie ciasto odstawiamy na 30 minut do lodówki. W razie gdyby ciasto było za suche, można dodać trochę mleka. Tortownicę o średnicy 24 cm wykładamy z dołu papierem do pieczenia i wylepiamy ciastem na dole i po bokach. Do rabarbaru dodajemy paczkę budyniu w proszku. Mieszamy. I następnie całość wylewamy na ciasto. Dajemy do piekarnika i pieczemy w 180 stopniach przez około 25 minut. Została nam jeszcze do zrobienia beza. Potrzebujemy 3 białka, szczyptę soli i 100 g cukru. Najpierw uwijamy całe białko z szczyptą soli. Kiedy białko jest już ubite, dodajemy do tego cukier i mieszamy tak długo, aż cukier się rozpuści. Wyciągamy ciasto z piekarnika. Wykładamy na niego naszą ubitą bezę. Rozsmarowujemy bezę. A następnie wkładamy podobnie do piekarnika na około 20 minut. Jeżeli to możliwe, można włączyć termoobieg. Wyciągamy, kiedy beza lekko się zarumieni. Smacznego!